Zadanie 33. Ostatnie, słuchajcie. Ostatnie. Już pewnie byliście wykończeni w ogóle tą całą maturą. Ale trzeba zrobić to ostatnie jeszcze. Tylko żeby je zrobić, to trzeba rozumieć. Jednak rozumieć, o co tutaj chodzi. Co to jest to odchylenie standardowe. Ale przeczytajmy to sobie na początek. Dobra, czytamy, nieważne. W eksperymencie badano kiełkowanie nasion w 5 donicach. Na koniec eksperymentu policzono wykiełkowane nasiona w każdej z donic. No i mamy napisane, ile tutaj pokiełkowało w której. Odchylenie standardowe liczby wykiełkowanych nasion jest równe 14. Podaj numery donic, w których liczba wykiełkowanych nasion mieści się w przedziale określonym przez jedno odchylenie standardowe od średniej. No dobra, to teraz tak. Tak jak mówiłam, trzeba rozumieć, co to jest odchylenie standardowe od średniej, tak? Chodzi o to, że kiedy liczymy średnią jakąś, w tym wypadku ilość wykiełkowanych nasionek, tak? To będzie jakaś wartość. I odchylenie standardowe to jest nic innego jak taki błąd. Albo, że jest za dużo o ileś, albo, że jest za mało o ileś. Czyli na przykład, jak wyliczymy sobie jakąś średnią, średnia, i ona, nie wiem, będzie wynosiła x, ten przedział, w którym się musimy zmieścić, to będzie tak, w tę stronę o 14, czyli o to odchylenie, czyli to będzie x plus 14 i w tę stronę, ale krzywo mi wyszło, też o to odchylenie, czyli x minus 14. Tak, to jest tu podane. Odchylenie standardowe jest równe 14. I teraz zobaczcie, bo trzeba dobrze też zrozumieć, o co chodzi w zadaniu. Podaj numery donic, w których liczba wykiełkowanych nasion mieści się w przedziale określonym, może to podkreślę, w przedziale określonym przez odchylenie standardowe. Jedno, no bo może być tam więcej, tak? Dwa odchylenia od tej średniej, to kolejne by było. Dobrze, nieważne. W każdym razie ma się mieścić w takim przedziale od x minus 14 do x plus 14. X to tutaj zaznaczyłam jako średnią. Czyli żeby w ogóle zobaczyć, czy to się mieści, czy nie, najpierw musimy policzyć średnią. Okej, to w takim razie liczymy tą średnią. Zobaczcie. Dodajemy wszystkie wykiełkowane nasionka, czyli 133 plus 140 plus 119 plus 147 plus 161, tak wszystkie po prostu dodałam. I uwaga, dzielimy przez ich ilość. To tak jak oceny w szkole liczysz, tak? Średnią ocen. Dodajesz wszystkie, dzielisz przez ich ilość. No dobrze, to mamy 5 doniczek, już nam od razu powiedzieli, nie muszę liczyć. Dobra, i pododajemy sobie to, co jest u góry. Skorzystam tu z kalkulatora. 133 plus 140 plus 119 plus 147 plus 161. To jest 700. Równiutka liczba tutaj wychodzi. 700 dzielimy na 5. 700 na 5 to jest po prostu 140. Mogłabym to w pamięci, ale zmęczony mózg już mam. Dobra, 140. To jest średnia nasion wykiełkowanych w tych doniczkach, tak? Czyli chodzi o to, że średnio w każdej doniczce tam wykiełkowało 140 nasion. I teraz, jeśli ta średnia to jest właśnie 140, to odchylenie standardowe mi pokazuje, w którą stronę i o ile, znaczy w obie strony, tak, że mogę się pomylić o 14. O 14 mieć za dużo i o 14 mieć za mało. Wtedy ja się zmieszczę w tym przedziale określonym przez jedno odchylenie standardowe. No dobrze, czyli jeśli
odchylę się o 14 w prawo, tak? Czyli będę miała za dużo o 14, to nadal się zmieszczę. Czyli będę miała 140 plus 14, to jest 154. Zmieszczę się w tym przedziale pod warunkiem, że będę miała do 154. Natomiast w lewą stronę, czyli jak będę miała mniej tych nasion, no to zmieszczę się w przedziale, jeśli będę miała tak, 140 minus 14 to jest 126. Czyli jeśli będę miała tyle i więcej, to się zmieszczę, tak? Czyli wartość w tych doniczkach określająca ilość nasion powinna się zmieścić w przedziale pomiędzy liczbami 126 powinna być większa, ale mniejsza od 154. No i pytają nas po prostu, nawet nie w ilu tych donicach, tylko po prostu musimy wypisać te donice, tak? Numery donic. No to dobra. No to sprawdzam. Czy w pierwszej doniczce mam liczbę wykiełkowanych nasion, która jest pomiędzy 126 a 154? Tak. 133. W drugiej, zobaczcie, ładnie wyszło 140, tak jak średnia, tak? Jesteś w średniej, masz 140. Dobra. 119, no czyli to jest mniej. Mniej niż 126, czyli odpada. Czwarta donica, 147. Pasuje nam, jest mniej niż 154 i więcej niż 126. Ok, 161, ostatnia donica. No nie, bo to jest więcej niż 156. Czyli nie mieści nam się w przedziale. Czyli w odpowiedzi powinniśmy wypisać numery donic, które znajdują się w tym przedziale. Czyli mieszczą się w odchyleniu, tak? W jedną i w drugą stronę. Czyli ktoś założył, że może być trochę więcej o 14 i może być trochę mniej o 14. Z tym się można często spotkać przy jakiejś akceptacji błędu, nie? No bo to jest nic innego jak błąd. No błąd w sensie, no na przykład jeżeli coś produkujesz, no to zakładasz, że no nie wiem, wymiar stołu musi być, nie wiem, 120. No i powiedzmy, jak będziesz miał 120 i 5 mm, no to ktoś to zaakceptuje, nie? Bo stwierdzi, tak, to jest takie odchylenie, że od tej średniej, że o, akceptuje, jest w tym właśnie przedziale, nie? Natomiast jeżeli wyszłoby mi 130, czyli takie duże odchylenie od tej średniej, no to ktoś by powiedział, o nie, 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 ja mam przedział mniejszy, to jest już w ogóle, nie wiem, nie zmieści mi się w pokoju, tak? O to chodzi, to jest to takie odchylenie. No dobra, czyli odpowiadamy, numery donic. Pierwsza, druga i czwarta donica. Trzecia i piąta nie. Bo one są poza tym przedziałem, już to nie jest akceptowalne, taki błąd właśnie. Okej, koniec tej maturki, koniec. Ile punktów? Jak tam Wam poszło? Możecie mi napisać w komentarzu, jeśli chcecie oczywiście. Jeżeli Wam się podobało, jak to tłumaczyłam, no to jak zawsze w tych odcinkach mówiłam, zasubskrybuj kanał, dodaj łapkę w górę, bo będziesz wtedy informowany o jakichś takich nowych filmach, które będą rzucane na kanał. Możesz też znaleźć nas w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, ponieważ rzucamy tam treści i informacje, myślę, że przydatne, a być może będziemy też robić kurs taki przygotowujący, także zapraszam Cię do obserwowania. No dobra, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że wyniki będą dobre. Jeśli nie, coś tam się powinie noga, no to zwróć uwagę w jakich działach, tak? Bo ta maturka była tak uporządkowana, że ewidentnie widać, będzie widać po Twoich wynikach, w którym dziale jeszcze masz jakieś braki, gdzieś musisz coś podciągnąć, douczyć się. No nic, dzięki, trzymaj się, do następnego nagrania, mam nadzieję, cześć!